Jakieś filozofie, epikureizmy, inne derdy mały. YOLO i swag to od teraz moje Tao, bitch! Zazwyczaj, gdy ktoś nagrywa vloga o szkole, to prawie na 100% będzie po niej jechał. Dlatego ja regułą przekory postanowiłem trochę ją pobronić. Czysta herezja. Zapraszam. Czysta herezja. Tak więc głównym argumentem jest to, że szkoła zabija kreatywność. Jakimś tego wyrazem są słowa pewnego mojego kolegi o polonistach, że, uwaga, cytuję, jarają się Kochanowskim i Mickiewiczem za to, że tworzyli język, a kiedy ja chcę stworzyć język i być oryginalny, to po mnie jadą. Ponieważ sam miałem kiedyś takie myśli, wydaje mi się, że takie myślenie jest dosyć powszechne. Pewnego dnia zdałem sobie sprawę z takiej trochę głupoty tego sposobu myślenia. Wystarczy to przełożyć na inne przedmioty. To tak jakby ktoś powiedział, wkurza mnie matematyk, jara się jakimś tam Pitagorasem, że niby coś tam odkrył, a jak chce sobie na matmie zastosować też moje własne zasady, to po mnie jedzie. Wkurza mnie baba od fizy, jara się jakimś Arystotelesem, tak? Jak chcę swoje własne prawa zastosować na lekcji, nie WF-ista mówi, że Usain Bolt jest taki super i że sport to zdrowie i wolność, a jak ja chcę sobie z tej wolności skorzystać i na WF-ie nie grać w piłkę, tylko uprawiać chodziarstwo. Historycy snują dopuszczenia na temat tego, jak kiedyś wyglądało życie, a jak ja sobie snuję dopuszczenie, przypuszczenie, to się wytnie. Ja sobie snuję przypuszczenie ze starożytnymi Mezopotamii, czcili wielkiego gluta z nosa, to co, nie mogę? Zabronisz mi, panie historyku? Zabronisz mi? Zabronisz mi? Mam nadzieję, że ta krótka prezentacja rzuciła nieco światła na sprawę. Kolejnym, a w zasadzie tym samym argumentem jest to, że człowiek dorosły ma tylko podobno 4% kreatywności dziecka. I to oczywiście wina szkoły. Szkoła zabija kreatywność. W tej sytuacji mógłbym porównać kreatywność do kondycji fizycznej. Wyobraźcie sobie takie dziecko, które jak było w przedszkolu, to latało, biegało, na drzewa wchodziło. Ale poszło do szkoły i tam siedziało te kilka godzin w ławce. I ono miało lekcje WF-u. Miało WF, miało też dodatkowe zajęcia, miało SKS-y. Mimo że sporą część czasu musiało siedzieć, to jednak nikt nie zabraniał mu tego, kiedy wróci do domu. Nikt nie zabraniał mu wyjść, pobiegać, coś robić, pójść na basen. Mimo że sporo czasu spędzał w szkole, gdzie sporo czasu musiał siedzieć, i tak przez podstawówkę, gimnazjum, liceum, to nic nie stało mu na przeszkodzie, żeby miał świetną kondycję fizyczną. Jednakże ten uczeń tego nie wykorzystał. Nie dbał o swoją kondycję. Więc kiedy stał się człowiekiem dorosłym, nie była ta kondycja najlepsza. No ale czego się spodziewać, skoro głównie siedział, grał i żerał chipsy? Czy taki człowiek ma prawo mieć pretensje do szkoły za to, że jest mniej sprawny fizycznie niż za dzieciaka? Za kiedyś mógł biegać cały dzień, a dzisiaj nie pobiegnie 100 metrów? Nie, nie ma tego prawa. I teraz zastąpcie sobie słowo kondycja słowem kreatywność. Kreatywność jest czymś, co się ćwiczy. To nie jest coś raz danego. To jest coś, co można stale rozwijać, stale powiększać w każdym okresie życia. Wbrew temu, co można uważać, nasze sfery psychiczne można ćwiczyć tak samo jak mięśnie, tak samo pamięć można ćwiczyć, tak samo można ćwiczyć coś tam. Wybaczcie, nie jestem teraz dość kreatywny. To wszystko przez szkołę! Nie, wcale nie. W dawnych czasach, kiedy mieliśmy mieszczaństwo i chłopstwo i spora część dzieci wcale nie szła do szkoły. Było tak, że dzieci chłopów nigdzie nie szły, tylko chodziły uczyć się robić na polu, doić, przerzucać gnój. A dzieci mieszczan, one szły do czeladnika, tak to się nazywało, i tam kilka lat uczyły się zawodu cieśli, albo szewca, albo coś takiego. Myślicie, że te osoby były jakoś bardzo bardziej kreatywne od tych, którzy w tamtym czasie chodzili do szkoły? Nie wydaje mi się. Wracając do szkoły, znajomość reguł nie znaczy, że jesteś mniej kreatywny. Myślę przeciwnie. Znajomość reguł pozwala je łamać. Nie złamiesz reguł, nie znając ich. Skoro kreatywność, oryginalność to umiejętność wychodzenia poza ramki, to musisz wiedzieć, gdzie są te ramki. No i to tyle w temacie kreatywności.
Szkoła nie jest instytucją bez wad. Kiedyś w ogóle czytałem, że powszechny obowiązek szkolny został wprowadzony w Prusach po to, żeby stworzyć armię obywateli niewolników, którzy będą myśleli tak jak chce rząd, a dzwonek to w ogóle został zaprojektowany po to, żeby przyzwyczaić uczniów do tego, że na dźwięk sygnału rzucają wszystko i wracają do pracy. Tak jest! Szkoła to wytwór systemu, który robi z nas marionetki! Nie będę pisał tego wypracowania! Nie dam się stłamsić! Mam lepsze rzeczy do roboty! Na przykład... Counter-Strike'a. Telewizję? Bicie na umór? Szlajanie się? No, jak mówiłem, szkoła zabija kreatywność i robi z nas niewolników! Marionetki systemu! Jeżeli chcecie pozostać wolnymi ludźmi, nie chodźcie do szkoły. Pijcie, grajcie, siedźcie, konsumujcie, ale nie chodźcie do szkoły, bo ona was zniewoli, a na pewno nie nauczy was niczego mądrego. A co w ogóle jakieś filozofie, epikureizmy i inne derdy mały? YOLO i swag to teraz moje Tao, bitch! Tak orzeczę ja, Renek z kanału Surreaktor. Dziękuję.